tylko mityczny automat Midasa. Naszym zadaniem w dzisiejszym odcinku będzie wygranie gry używając tylko lutu, który znajdziemy w automacie Midasa. Jeżeli lubicie tego typu filmy, zostawcie tutaj łapę w górę oraz pamiętajcie widzowie o kodzie ZAKSZAKYTY w sklepie. Dziękuję wszystkim za wsparcie. A więc widzowie, w dzisiejszym odcinku możemy używać tylko lutu z mitycznego automatu Midasa. I tak się składa, że na tej lokacji mamy pierwszy z nich. Właśnie ja się zastanawiam, czy to się respi od razu, bo ja tego tu nie widzę, ale widzę coś na ekranie. On jest chyba w tamtym miejscu. Siemano, witam wszystkich. Ty, Rafa, bo jest problem. Tu jest zwykły automat. A dlaczego on jest zwykły? Przepraszam bardzo. On powinien być Midasowy według mapki. Wiesz co, mi się wydaje, że z tym jest różnie. Czyli, że one respią się raz taki, a raz taki. Więc pewnie będziemy musieli długo tego wszystkiego szukać. No cóż, widzowie, czyli ja aktualnie prawie, że ginę od botów. Rafa, idę do ciebie, żebyśmy zginęli razem, dobra? Ale stary, ty naprawdę giniesz. Ja, wiesz co, może kulkuję, uciekamy przed botami. Słuchajcie, ogółem miałem mapkę, na której były pokazane automaty Midasa i okazuje się, że prawdopodobnie jest tylko jakiś procent szans na to, że ten automat jest Midasowy, czyli musimy znaleźć mityczny automat. Nie wszystkie takie są. Ej, teraz to się troszeczkę zdziwiłem, nie? Tak troszeczkę bardzo. Ej, ale tego jest naprawdę bardzo dużo, bo kolejny automat możemy znaleźć tutaj, więc ja może polecę w tamto miejsce i sprawdzę, czy tam coś jest. Jeśli jest, no to będziemy mieli sprawę rozwiązaną. W takim razie ty poleć tam na chatę, obczaj, czy jest automat, a ja idę w stronę kortów, bo podobno na nich też mamy mityczny automat. Ej, jest automat, tylko teraz pytanie, jaki? Nie ma najważniejsze gości. I zobaczmy, i mamy tutaj automat do sprzedaży broni. Czy jest to totalnie zwykły automat? Czyli u mnie tego nie ma, niestety. Widzowie, powiedzcie mi, jaka na to jest szansa? Bo jeżeli na przykład jest jeden na całą mapę, to mamy przegwizdane. Nie, ale w sumie musi być więcej. No jak? Jednego by przecież nie dali. Rafa, w ogóle ty widziałeś kiedyś już ten automat? Bo tak się składa, że ja jeszcze go nie widziałem. I w tym jest problem. A mi się właśnie wydaje, że ja go widziałem w każdym meczu i dosyć łatwo jest go znaleźć. Ale wiecie, jak to jest. Jak czegoś potrzeba, jeśli tak macie, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli czegoś potrzeba, to zazwyczaj tego nie ma. Z tego, co widzę na mapie, mam tu kolejny automat. Widzowie, podchodzimy, obczajmy. Nie wiem, czy ten pistolet, który tutaj widzę, już mówi mi o tym, że to nie jest Midas. Ale dobra, idziemy na spokojnie. Rafaj, to jest kolejny automat i to z DMR-em. Ja powiem tyle. Wydaje mi się, że ten automat może być tutaj. A co z jachtem Midasa? Bo być może tam jest za... Aha, tam nie ma automatu, bo też mam mapkę odpaloną. Ej, to jest mega ciekawe. To jest naprawdę mega ciekawe, czy my to w ogóle znajdziemy. Widzowie, gorzej jak tego nie znajdziemy. Wtedy będzie... Nie, no w sumie wtedy będzie po odcinku. No co to będzie za odcinek? Tylko automat Midasa bez automatu Midasa. No, tak być nie może. Więc ja idę na korty. Ja lecę na kolejną tutaj lokację i w razie czego zabrałem sobie pompkę jakiegoś SMG-ka, wiecie, nie będę z tego grał, ale niech wiedzą, że przynajmniej nie przyszedłem tutaj bez niczego. Zobaczmy, mamy tutaj pistolet. Wygląda na to, że mamy tutaj DMR łowczyni. Być może te automaty po prostu są wyłączone. Ty, Rafa, nie mów nawet takich rzeczy, bo wtedy się trochę zdziwię. Słuchaj, ja przyleciałem na korty, tu ktoś był, bo są porozwalane niektóre rzeczy. Na mapie mamy kolejny automat, ale ja już wiem, że to nie jest to, co trzeba, bo to jest widzowie lekomat. Kumacie to? To jest lekomat. Ale stary, my na jednej lokacji mamy trzy automaty i o którą lokację chodzi? Chodzi dokładnie o tą lokację, ponieważ tu możemy znaleźć trzy automaty, więc być może jeden z nich to na pewno będzie Midas. Dobra, nie wiem stary, chodźmy na to miasto, zobaczmy, czy coś tam będzie. Ja sprawdzam sobie, gdzie mam kolejny automat i jest on, ja już wiem, jest on dokładnie w tym miejscu. A ja z tego, co pamiętam, to jeden automat jest na hotelu. Na hotelu też można kupić AWP. Fajnie by było, jakby w tym automacie na przykład była AWP. W ogóle, co w takim automacie może być? Bo z tego, co wiem, może być mityczny Tommy Gun, albo nie mityczny, legendarny. I coś tam jeszcze, chyba jakiś SMG, czy coś w tym stylu. Zobaczmy jeszcze, czy tutaj to jest. W ogóle, gdzie jest ten automat? Tutaj go nie ma. Ej, stary, chyba mam. Wydaje mi się, że mam. Mam nadzieję, że mam. Zobaczmy. I wygląda... Aha, to nie jest automat. Ja cię kręcę. Nie mam automatu, tylko mam stację Midasa, nie? Uciekam stąd. Ej, to mamy problem, bo ja mam kolejny lekomat, Rafa. Kolejny lekomat. Widzowie, a może tego nie ma w grze? Boże, ja chcę nagrać odcinek, którego się nie da po prostu nagrać. Ja już dolatuję na kolejne miejsce i tu być może będziemy coś mieli, ponieważ tu możemy mieć trzy automaty, tak jak powiedziałem to wcześniej. Jeden z nich jest zaraz obok zielonego samochodu, który sobie tutaj jeździ. Muszę uważać, bo nie wiem, czy mnie nie będą dojeżdżać. No obok mnie przejeżdża pociąg. Też mam nadzieję, że nie ma na nim nikogo. Lecę na kolejny automat, który widzowie chyba jest na tej chacie? Nie, nie ma tutaj żadnego automatu. Ej, halo, czy ta mapka mnie oszukuje? Tu powinien być. A nie ma. What? Właśnie tu powinni być goście, których co dopiero tu widziałem. Nie ma
mam zielonego pojęcia, gdzie oni zniknęli, ale wygląda na to, że mam kolejną jakąś stację. Ej, czemu tu jest jakaś stacja, jak tu powinien być automat? Może dlatego, że to jest stacja kolejowa. Ja kolejnego automatu znowu tutaj nie mam, czyli on się nie zrespił. On się nawet nie zrespił i powinien być jeszcze jeden automat. Ej, a może to nie jest to? Ej, mam gości obok, za krzak ratunku. Ej, bo ja lecę do automatu i to też nie jest mityczne. Halo. Chłopie, my szybciej jakieś mityczne jajka z kur znajdziemy. Mam kolejnych gości obok mnie. Uciekam stąd. A ja lecę szukać dalej. Ej, ale jak ty mówisz, że znajduje się tak często, to one powinny być w grze. Chyba, że my mamy takiego pecha. Właśnie mi się wydaje, że to jest to drugie. Ponieważ ja mam kolejny automat i znowu nie ma mitycznego Tomigana. Ej, o co tu chodzi? Ja bardzo chciałbym to wiedzieć, bo u mnie, czekaj, jest automat. Gdzie jest ten automat? Dobra, mam go. I zobaczmy. Ej, zwykły. O co tu chodzi? Nie mam zielonego pojęcia, o co tu chodzi, ale wiem, że mam kolejnych gości, którzy wybierają się w moim kierunku. Wiecie co, wysiądę. I wydaje mi się, że tutaj będę miał ten automat, ale nie bardzo mam to jak sprawdzić teraz. Co ja mam zrobić? Stary, ja się też zastanawiam, co ja mam zrobić, bo może tego nie ma w grze. Co ty myślisz na ten temat? Może to wycofali? Nie no, wydaje mi się, że to będzie, mam taką nadzieję. Wydaje mi się, że najbardziej by nam się przydaje do tego wszystkiego skrzydła, bo wtedy byśmy tam, wiecie, podlecieli sobie wszędzie i tak dalej. No właśnie, ja skrzydła miałem, przelatywałem nimi, tylko problem jest taki, że mają 20 HP, już mi się kończą. Jeżeli tu nie będzie Midasa, widzowie, jeżeli tu nie będzie Midasa, o, może by... Jest, jest, jest! Dobra, Rafa, mam Midasa, nie troluję, jest. Sami zobaczcie, jak to kozacko wygląda. Dobra, i co w nim jest? Ej, ty, mamy Tomigany, więc ja tego Tomigana kupuję, mogę ci kupić też... A, ty, jednego da się kupić. Dobra, kupuję ci niebieskiego. Ej, zabierz mi cokolwiek. Ja mam nadzieję, że być może jeszcze się uda jakiś znaleźć, jakiegoś Tomigana. Na pewno widzę kolejnych gości, którzy są nade mną. Musimy uważać, oni gdzieś tu zlądują. Dokładnie w to miejsce. Nie w to miejsce. Jest! No to mamy kłopot, lecę do zakrzaka i wezmę sobie jego Tomigana, poczekam aż zginie. Ej, macy mi się nie postawiły, widzieliście to? A, tobie się nie postawiły, a mi się nie zebrały do ekwipunku, bo mam bardzo mało. Ja daję ci Tomigana, połowę, albo no, w sumie pewnie masz trochę amu, więc daję ci amunicję. To są dwa Tomigany zakupione w mitycznym automacie i teraz naszym zadaniem jest znaleźć kolejny automat. W sensie, fajnie gdybyśmy go znaleźli, widzowie, ja mam nadzieję, że jeszcze jakaś pompka wpadnie, czy SMG, czy coś w tym stylu. Byłoby na pewno bardzo przyjemnie. Ja na pewno muszę zdobyć trochę maców, bo mam naprawdę ich bardzo mało. Jeżeli chodzi o moje macy, to jest ich około 1000. No nie jest źle, widzowie, tak? Nie jest źle. W ogóle czy mam celownik? Ej, mam Tomigana bez celownika. Trzeba je trochę podpisować, bo są średnie. Dobra, widzowie, naszym celem teraz będzie wyeliminowanie gości z tym medalem. Dlaczego akurat chcemy pokonać od razu najcięższych? Bo jeżeli ich pokonamy, to będzie prościej wygrać. Tylko możemy zginąć. Ale my nie zginiemy, widzowie. My jesteśmy dzisiaj mitycznymi midasami i damy radę. Mi się wydaje, że słyszałem strzały, więc być może oni tam są zajęci sałą i my po prostu wbijamy sobie na trzeciego. I wtedy na pewno damy radę. Słuchaj, Rafa, wjeżdżamy jednym słowem jak do siebie. W sumie to trzema słowami, bo to były trzy, nie jedno. Ej, zginęli chyba. Ty, medal był na mapie. A, zabrali medal. Ktoś ich wyeliminował. Czyli musimy wjechać w jeszcze lepszych gości. No, powodzenia. Ej, gościu, tu jest stary, pomóż, pomóż, pomóż. Zabudowałem go. Nawalam, biało, 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 0, 0, 103 i leży. Ja mam kolejnego, biję, mam go. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ej, tak szczerze, ja tym Tomiganem za dużo nie grałem, bo wydawało mi się, że nie jest on jakiś najlepszy, ale przyjemnie się z niego strzela. Fajnie klika, fajny ma dźwięk. Musimy tutaj uważać, bo mają AWP. Oni są w tym boksie tam zaraz. Ja powiem tak, prawdopodobnie jak się urodziłem, to jakiś magnes mi się do głowy przyczepił, bo ja przyciągam wszystkie kule ze snajperki, widzowie. Biało, biało, on ma biało, stary, u góry ma chłop biało. Bardzo biało. Leży, leży, mam go, mam go, mam go. Czy to był medal? Nie, to nie był medal. To kto to był? Właśnie wygląda na to, że oni się bili tam jakoś między sobą. Jeszcze chyba kolejni goście. Ty, on tam patrzy za WP, jest ich dwójka. Uwaga, uwaga, no ja nie mam celownika niestety w Tomiganie, więc na daleko lipa. Ej, też nie mam. Zawsze możemy odbić, nie? Nie musimy się z nimi bić w razie czego. Myślę, że najlepszym sposobem na porobienie ich będzie odbicie, podpicowanie sobie, jak ja to mówię, swoich Tomiganów i wtedy w nich wjedziemy, albo zrobimy taktykę Rafy. Ej, stary, wchodź do tego i patrz, co ja robię. Pa, pa, pa. To będzie mistrzostwo, patrz. Uwaga, oni tu przyjdą na bank. Jedynym problemem jest to, że lekko wystają nam Tomigany z tej wody, ale w sumie... To może nie być głupie, widzowie. Ja biorę potkę, całkowicie mnie teraz nie widać. Ej, stary. To jest dobre, to jest dobre. Czekamy. Ej, oni tu muszą przyjść, oni tu muszą przyjść. Przecież to będzie mistrzostwo. Już się zbliżają coraz bardziej. Strzela jeszcze raz. Oni w ogóle idą za zona? A może w naszą stronę? Ty, oni do nas idą. Rafa, jak zginiemy. Ale nie, porobimy ich, damy radę. Ej, idzie tu koło mnie, u góry, u góry, u góry. Ej, widzę. Buduje się. Dawaj go, stary. Biało. 69.
Leży, na spokojnie. Na spokojnie, ulecz się. Dobra, ja się leczę, spróbuj przeżyć. A, tylko ja go nie dobiłem go jakby, co? Dobra, jeszcze się nie podnoszą. Gdzie oni są? Tu w tym, w boksie. Dobra, nawalam, dostał 46. Biało. Pięknie, ja ładuję. Nawalam dalej, trzymam ścianę, będzie mój metal, albo nie. Dobijam ziomka, dobra, dobity, on ma biało, nie? On leży, zero, leży, jas. Dobra, widzowie, zostawcie za to łapkę w górę, bo tutaj Rafa zrobił 200 IQ akcji. No, naprawdę, 300 IQ może bym nawet powiedział. Moim zdaniem teraz na pewno wyeliminowaliśmy tych najbardziej spoconych, chociaż mamy jeszcze jeden medal w grze, ale oni naprawdę mocno wyglądali. Zobaczcie, jakie oni mieli itemy. Przecież tu wszystko jest złote albo mityczne. Ja pozdrawiam serdecznie. Ej, ty, ale tu jest fajna miejscówka, ja o tym nie widziałem. I nawet jakiś wazon można zebrać, zabieram. Ja przez chwilę myślałem, że ten wazon to jest jakiś nowy item, o którym nie wiadomo, ale niestety nie. 10 osób do końca meczu, powiem wam tak, wygląda to dla nas wyśmienicie. Widzę gościa lecącego na skrzydłach tam daleko, ale odleciał, także mi już go nie renderuje. Ej, dobra, czemu ja tak spadam? Widzowie, ja muszę przestać spadać. Ja proponuję przejść tam na trzeciego, bo oni tam mogą się teraz, no, bić między sobą, więc możemy wbić, jak chcesz. Jest 6 osób do końca, 3 drużyny, więc oczywiście same dwójki. Możemy wbić, albo poczekać, aż oni będą bili się między sobą, jak to my zawsze lubimy zrobić, i wygrać na trzeciego. Ty, przyzą mnie! A, widzę, dostał 60, oni mają awkę, uwaga. Wow, podchodzi! Aha, dobra, a gdzie on podchodzi, bo ja go tu chciałem ci pomóc, ale go nie widzę, dobra, idę za tobą. Ty, normalnie gościu do mnie z pompy na blisko ładował, nie wiem, jak on tam się znalazł, ale ja proponuję przejść i poczekać, aż... O, kolejne kroki! Dobra, ja odjeżdżam i lecę do ciebie. Biorę kulę. Myślę, że do auta będzie dużo bezpieczniej. Uciekamy od nich, niech oni się tam klepią między sobą. Ej, jeden powala ze snajperki, więc może to jest dobra pora na wejście? Wydaje mi się, że to jest najlepsza pora na wejście. Musimy uważać też na tych chłopów. Ja nie mam za dużo matsów w razie czego i nie wiem, gdzie oni są. Powiem ci taką ciekawostkę, że zostało dwóch naposonych ziomków, którzy mają 3 medale, a my mamy tylko po to miganie, fioletowy i niebieski. Widzowie, jak to się skończy? Nie mam pojęcia. No mam nadzieję, że będzie dobrze. Widzowie, wchodzą na górkę przed nami, z tego co widzę. W tym czasie Rafa niech sobie pozbiera matsy i zaraz w nich wjedziemy. Tylko wiecie, czego ja się boję? Że oni wiedzą, gdzie jest kolejna strefa. Prawdopodobnie tak jest. Ej, w razie czego mam 3 apteczki, gramy na apteczki. Patrzcie na to, no wiedzieli, gdzie jest zone. Patrzę, uwaga. Okej, okay, uwaga. W dwójkę mają awupy. Ja narzucę kulkę na samochód. Dobra. Dobra. I co? O, i nam się skończy to prędzej czy później. Ale spokojnie. Oj, dobra, może nie tak spokojnie. Nie mamy kulki. Ale stary, jesteśmy w strefie, nie? Ja się bałem, że nie wejdziemy do niej. Wychodzę nad niego. Oni chyba na blisko. Kolapsuję go. Zleć. Ej, dobry jest, uwaga. O, uwaga. Dostał 20, jestem u góry. Też się wybijam kulką. 69. Skolapsował to. Co jest? Powalił swojego, stary. Ja go dobijam. Mam go. Dobity. Dobra, lecę kulą do góry, nawalam go. Nic nie dostał. Ale na spokojnie. 2-1. To nie może się nie udać teraz. Okej, ja tu sobie podmieniam. Jak chcesz, to możesz przyjść sobie po matsy. Na spokojnie to zagrajmy. Mam kuleczkę w razie czego. Biję go. 34 głowa. Mogłem właśnie, bo strefy nie mamy. Ja nie mam kulki. On jest gdzieś w budynku. Ja go ładuję. 69. Ja go ładuję kulą, stary. Nawalam do niego biało. A, nie udało się, niestety. On już miał biało. Ja się leczę. Ja cię kręcę. To jest widzowie najcięższy challenge w tym sezonie, serio. Ej, ja ci powiem tyle, że ja już chyba ze 3 razy to migana chciałem przeładować, a ciężko było to zrobić. Dawaj, spamujemy, ziomeczka, krótka piła, ucieka. Ej, musimy przejść na górkę. A ja sobie jadę samochodem na spokojnie. 23 dostał, ma AWP, uwaga. Powiem ci tak, no on nie może mieć za dużo matca, co? Też mi się tak wydaje, ja bym go po prostu tutaj łupał. 69, biało, dobra, widzowie, mamy to. Wygrywamy automatem Midasa.